Dzień dobry Państwu. Naszym gościem jest dzisiaj dr Łukasz Sochacki, który jest człowiekiem tak rozległych zainteresowań badawczych, że tylko przyparty do muru przyznaje się, iż zajmuje się antropologią współczesności. No i nie mogę nie zapytać Cię o to, z czym to się je. Dzień dobry wszystkim. Cześć, Rano. To dziękuję za zaproszenie. Odpowiedź jest trudna, ale postaram się. się i obszerna w, jakiejś, w dodatku. Obszerna, ale postaram się w jakichś żołnierskich, prostych słowach y, to opowiedzieć. Termin antropologia współczesności. Y, ma w, 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 wziął się z pewnych okoliczności historycznych. Mhm. Gdzieś w Polsce, gdzieś do lat 80., myślę początku lat 90. antropolodzy, etnolodzy, etnografowie w Polsce zajmowali się albo kulturą wsi, mm -hmm. czyli mieszkańcami wsi, ewentualnie tak zwanymi kulturami plebejskimi, czyli na przykład miejską biedotą, żebrakami, wędrowcami, albo jak mieli na to pieniądze i mieszkali w krajach kolonialnych, to jeździli w dzikie, tutaj w cudz... mm -hmm. cudzysłów dzikie, zamorskie krainy i zajmowali się, wtedy to się nazywało kulturami Prymitywnymi, niepiśmiennymi, nieposiadającymi historii, różne przymiotniki próbowano ukryć. I w latach 80. w Polsce stwierdzono, że antropologia nie jest o tym, to znaczy, antropologia jest o wszystkim mhm. czyli jest o współczesności, o współczesności czyli o się tutaj i teraz współczesnej dla badacza, badaczki kulturze, otoczeniu, środowisku. I stąd się wziął termin antropologia współczesności. Mhm. Więc w tym sensie antropologia współczesności w moim wydaniu. No byłaby po prostu antropologią kultury czy, czy etnologią, przy czym no byłaby zorientowana na to, co mnie otacza. Znaczy nie muszę jechać na Trebrandy, czyli na Wyspy Polinezyjskie, gdzie prowadził badania taki wybitny um, polski antropolog piszący po angielsku, czyli Bronisław Malinowski. Mhm. Nie muszę jechać na Trebrandy, nie muszę jechać do Afryki. Wystarczy, że spojrzę za róg. Wejdę do sali wykładowej, pójdę do kawiarni, stanę w kolejce, jadę taksówką. To są wszystko tematy, które, którymi zajmuje się antropologia współczesności. Ale z pewnej perspektywy, w tym sensie to jest to, co różnicuje, czy jest taką cechą charakterystyczną, że antropologia współczesności to jest rodzaj wrażliwości na znaczenia, czyli dlaczego ludzie podejmują pewne działania, pewne czynności. No i Zazwyczaj antropologia współczesności tłumaczy to właśnie znaczeniami, czyli, jak to powiedzieć, wartością, znaczeniem, które mm -hmm. ludzie przypisują danym, danym czynnościom danym, mm -hmm. danym rzeczom. Ale masz tutaj na myśli takie bardzo szerokie, jak rozumiem, spektrum tej naszej współczesności, tak? to znaczy począwszy od naszych zwyczajów, tak, no bo tak, wiesz, jak myślę sobie o Bronisławie Malinowskim, o którym wspomniałeś, prawda, to chyba najbardziej znanym no, chyba polskim tak, tak. I, i też za granicą rozpoznawalnym antropologu Możemy wymienić, Możemy wymiennie stosować się. No właśnie, a jaka jest różnica? Gdzie drzemie ta, ta subtelna różnica? Tak, na kontynencie, europejskim mhm. Używano etnologia, czy nauki etnologiczne, jako taka, taki parasol, który spajał te zagadnienia. W Stanach Zjednoczonych mówiono antropologia kulturowa, mhm. a na Wyspach Brytyjskich stosowano antropologia społeczna albo społeczno-kulturowa. Mhm. Na czym polegała różnica? Antropologia kulturowa w Stanach Zjednoczonych zajmowała się wzorcami zachowania, wzorcami działania, czyli takimi nabytymi przez nas. W trakcie uczenia się kultury, czyli od jak zaczynamy rozumieć naszych rodziców, to oni nam mówią, czy mhm. dostarczają nam rozmaitych wzorców. Nam, I to od prostych, język jest najbardziej oczywistą czy uczymy się języka, mhm. ale uczymy się wzorców no, poprawnego zachowywania przy stole, albo selekcjonowania dźwięków. Na które dźwięki trzeba zwracać uwagę, a na które nie. Że w pewnym momencie tu mam własne obserwację syna, że w pewnym momencie przestają go interesować o 5.30 śmieciarki. Znaczy on się dowiaduje, naśladując nas i instru instruowany przez nas, że śmieciarki już nie są interesujące, więc nie trzeba nas budzić o 5.30, żeby ją zobaczyć. Nie? Czyli selekcjonuje dźwięki. Zmysł słuchu jest po prostu zaczyna być kulturowy. Mhm. Więc to była antropologia kulturowa, czyli wzorce zachowania nawykowe. Antropologia społeczna na Wyspach Brytyjskich z, wychodziła od zorganizowania społeczeństwa czyli jakie role pełnimy kto to jest matka, kto to jest ojciec kto powinien wychowywać dzieci jak powinien zachowywać się władca mhm. czym jest wymiana handlowa i te relacje międzyludzkie. Po prostu bardziej ich interesowały. Ale w sensie pewnych ról. Tak? Pewnych które, ról, tak. Które statusów, ról, tak. które odgrywamy, które zajmujemy. No i w jaki sposób to zajmowane przez nas miejsce w społeczeństwie wpływa na nasze zachowania. Znaczy, dlaczego jak się, stałbym się dziekanem, albo pełnię funkcję dyrektora, to przestaję przeklinać na przykład. Albo zaczynam chodzić w krawacie. Mhm. Czyli zajmując pewne miejsce w strukturze okay. społecznej, zmieniam swoje zachowania. Jest taka anegdota, może otworzę nawias, ale myślę, że on jest ciekawy, jest taka przygoda historyczna, czyli Tomasz Beckett ze swoim przyjacielem królem jeździli na polowania, zapoznawali rozmaite kobiety, podróżowali, byli dobrymi przyjaciółmi, zawsze żyli w zgodzie. Jak Beckett został arcybiskupem, to zmieniła się jego rola, pokłócił się. Ze swoim przyjacielem, i został zdekapitowany przez tego przyjaciela na końcu. Więc tutaj, miejsce w społeczeństwie sprawiło, że on zaczął się inaczej zachowywać. No i wreszcie, jest etnologia na kontynencie. To jest, można powiedzieć, to jest nauka o archaiczności, o prymarności, ale rozumianej nie już jako historia, tylko o podstawę. Czyli co jest długotrwałe w naszej kulturze, jakie przyzwyczajenia, zachowania. Znaczenia, scenariusze mówienia, więc tutaj takie, takie zróżnicowanie. Więc jak, jeżeli chcemy się Zaznaczyć, zaetykietować, no to wybieramy którąś z tych tradycji. Natomiast w takiej powiedzmy, codziennej praktyce językowej wymiennie używa się antropolog, antropolog kulturowy, etnolog. Tutaj myślę, że na potrzeby mm. naszej rozmowy możemy M jako możemy środek stylistyczny żonglować. No to cudownie, używać. uspokoiłeś mnie, bo już się martwiłam, że nie znajdę tej różnicy po prostu, wiesz, dlaczego antropologia ma jedno skrzydełko bardziej w porównaniu do, do etnologii. Ale teraz już będę odrobinę mądrzejsza. Ja wiesz, kiedy czytałam sobie troszkę przygotowując się do naszej dzisiejszej rozmowy na temat tej antropologii współczesności, to pomyślałam sobie, że ty musisz być totalnie przebodźcowany, dlatego że tematy badawcze właściwie pojawiają się w każdej sekundzie, bo i nawet nasza dzisiejsza rozmowa i to, że właśnie weszliśmy w jakąś rolę, mm -hmm. prawda? Siłą rzeczy tutaj zasiadając, tak? Ja się uczesałam, prawda? Ty ja ubrałeś marynarkę. marynarkę. Byłeś tak uprzejmy, że nie ubrałeś tej dyrektorskiej, ale taką luźną, bo jesteśmy w podcaście, nie mundurek, bo jesteśmy w podcaście, który zajmuje się popularyzacją nauki, a nie naukowością w jej istocie. Więc nawet tu mógłbyś znaleźć jakiś obszar badania i tego, jak zmienia się nasze zachowanie pod wpływem tego, że właśnie włączyła się kamera, tak? I jeszcze chwilę przed nagraniem troszeczkę inaczej rozmawialiśmy, a teraz już Jasne, rozmawiamy. Strome. Bardziej oficjalnie. Bardziej oficjalnie. Wiesz, wydaje mi się, że, to, że nie różni się niczym od fizyka czy od matematyka w tym hmm. względzie. To znaczy, jak jestem w takim naturalnym biegu życia. To pewne rzeczy dostrzegam, albo je wyławiam, albo wieczorem, jak analizuję jakąś sytuację, że coś się wydarzyło, coś było interesujące, to próbuję to zrozumieć za pomocą tych zabawek, których się nauczyłem podczas studiów, a później w... pogłębiałem już na... w pracy zawodowej. Ale no też przecież, jak idzie fizyk na zakupy, albo matematyk, to nie widzi wszystkiego we wzorach. Znaczy, może tak to, to, to zrobić, to. Mhm. No ale. Bierze mm -hmm. pomidory, idzie mm -hmm, do kasy, mm -hmm, płaci mm -hmm. kartą. Nie zastanawia się, fizyk wysokich cząstek nie zastanawia się, ile teraz nie wiem, neutrino mogło mm -hmm. przelecieć przez niego, albo nie, nie mierzy siły jakiejś. Wydaje mi się, że tutaj nie, nie jestem odległy. Tematy badawcze są, można je wyławiać, ale no, można się też wyłączyć ten, ten, ten mm -hmm. klips, gdzieś nacisnąć i po prostu jest. Nie? Żyje się. Takim nurcie biegu życia. Myślę też o tym, że antropologia współczesności zadaje bardzo wiele bardzo ważnych dla nas ludzi pytań mm -hmm. i stara się znaleźć na nie odpowiedzi powiedz mi troszeczkę o takich głównych nurtach badawczych, czy takich, wiesz, najbardziej topowych w tym momencie tematach, najgorętszych. Czy to jest popkultura, oglądanie popkultury, mm -hmm. czy to jest analizowanie naszych zachowań społecznych, nie wiem, pod kątem tego właśnie, jak się zmieniamy, choćby w pandemii. Jak, mm -hmm. jak, co, tu, co tu jest w tych najżywszych nurtach badań? To jest tak, dwie, dwie, mm. dwie, dwie rzeczy wydaje mi się, że stare tematy ciągle są aktualne mm. i aktywne. One są cały czas podejmowane, często z nowej perspektywy albo pojawiają się nowe języki, nowe podejścia, mm. zderzają się ze sobą dyscypliny i, i pojawiają się nowe tematy. Ale z takich takich świeżynek, to gdzie jest gorąco, to myślę, że anty, zmysły, studia nad zmysłami, antropologia zmysłów, Pięknie. czyli badanie, w jaki sposób ludzie używają zmysłów i w jaki sposób nasze, nasza fizjologia jest zmieniana przez kulturę. Mm -hmm. To byłoby to, ale też z drugą strony antropolodzy mają taką tendencję, że od razu korzystają z tego, co obserwują do siebie samych, no bo też jesteśmy mm -hmm. elementami czy członkami kultury. Mm -hmm. Więc jak dostrzegli, że zmysły są kulturowo przekształcane, formowane, no to zaczęli się zastanawiać, jak moja zmysłowość wpływa na to, jak ja badam, jak widzę społeczeństwo, nie? jak jak, badam, jak widzę kulturę. Więc od razu wtedy się pojawiają takie tematy, na przykład, że to może, skoro badamy na przykład dźwięk, który mnie ostatnio interesuje, mm -hmm. to może róbmy udźwiękowioną antropologię, mm -hmm. czyli udźwiękowioną, czyli taką, że nie piszmy, tekstów, tekstów naukowych zapisanych, tylko robimy to w wersji podcastów, projektów mm -hmm. muzycznych, nagrań. I pozwólmy zanurzyć się w innych, ale też we własnej kulturze poprzez dźwięk, a nie poprzez tekst. Więc mm -hmm. wtedy wizualności, do, y, ta wiedza mięśniowa, dotykowa, spacery mm -hmm. się pojawiają y, jako forma prezentacji wyników badań, czy bierze mm -hmm. się kogoś za rękę i prowadzi po Krakowie, żeby doświadczył y, fizycznie, cieleśnie osadzenia w przestrzeni. Mm -hmm. Więc zmysły, wizualność, dotykowość, dźwiękowość to, to byłoby to, ale też jakieś pewnie inne kolejne yy, sprawy. Yy, mobilność i migracja, mm -hmm. to jest coś, co teraz chodzi, mm -hmm. o czym się pisze. Przy okazji tej mobilności pewnie diaspory się pojawiają, mm -hmm. czyli w jaki sposób tworzą się społeczności z innych krajów albo z innych kultur i tworzą autonomiczne całości, niezależne całości, że Ukraińcy. Mm -hmm. Teraz w Jak Polsce. Funkcjonują Jak wtedy? funkcjonują? W jaki sposób zaczynają siebie też definiować mhm. w nowej sytuacji? Co takiego jeszcze myślę, jest tam? Migracja, mobilność, zmysły, muzea to Twój temat, ale muzea też dobrze mhm. cały czas chodzą. Mhm. To jest interesująca forma doświadczenia rzeczywistości, i prezentowania, zapraszania, dyskusji z zwiedzającymi, mhm. więc to, to przynajmniej w moim instytucie, w moim miejscu pracy. Te tematy są, są chodliwe. No i Pięknie. niezależnie od wszystkiego, góralszczyzna, góra czy kultury mhm. takie nielitarne, byśmy nazwać, albo nieformalne mhm. przestrzeń. Nie tutaj myślę, że mógłbym wymieniać. Nie, 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 nie odrzucam żadnych tematów. Ja widzę mhm. wśród swoich kolegów, że po prostu każdy temat jest cały czas interesujący. Tutaj no nie wiem. No jedynie dzisiaj nie. Nie uzasadniamy, dlaczego nie wiem, kultura jakiejś Kaluli na Papua Nowa Gwinea jest niższa niż kultura europejska. Okay. Ponieważ ten idiom wartościowania niższe, gorsze nie istnieje, więc mm -hmm. to może jest coś takiego, co, się, co jest odrzucane jako um, antropocentryczne, europocentryczne, mm -hmm. nie, nieładne, brzydkie politycznie w tym sensie, tak. że to, um, że nie, da, nie ma miary. Okay. Tak? Wiesz, kiedy mówiłeś o tym o tych badaniach związanych ze zmysłami, pomyślałam sobie, że taka wielka wolność badawcza tutaj Ogromne. istnieje. Wiesz, że aż tak poczułam po prostu, że, że wasz instytut jest takim miejscem, gdzie można tak żywo oddychać, tak po prostu, tak. eksperymentować. Tak, myślę, że to jeszcze jeden przed tak muszę zrobić, że mhm. dzisiaj cokolwiek powiem to, to nie jest moja, żadna myśl nie jest moja, znaczy też powtarzam pewne rzeczy, nic tutaj nie, nie wymyślę własnego, wydaje mi się, od tych tematów, które poruszamy, a później książka, to są wszystko powtórzenia, powielenia, jestem anachroniczny świadomie. Mhm. Myślę, że można antropologię kultury zrównać po prostu z humanistyką i to, mhm. to jest też słowa mojego kolegi Darka Czai, którego serdecznie pozdrawiam z tego miejsca, I on po prostu i to też pewnie nie jego antropologia. Mm -hmm. dzisiaj, antropologia to jest dzisiaj współczesne wcielenie renesansowej, oświeceniowej humanistyki. To, to jest ten sposób myślenia. I na potwierdzenie tego, yy, tu copyrighty ma nieżyjący profesor Wiesław Juszczek, który mówił, że etnolog, antropolog kultury, to jest oświecony dyletant. To jest bardzo Piękne. bliska definicja antropologii. na wszystkim mm -hmm. się zna po trochu. Z kwiatka na kwiatek skacze. Mm -hmm. Może nie dościgniemy nigdy italianisty, orientalisty, nie wiem, muzalnika, ale na wszystkim się znamy i w związku z tym to jest nasza siła. To znaczy możemy porównywać, zestawiać pewne elementy, fragmenty mm -hmm. kultury, które są zróżnicowana i takie panoramiczne spojrzenie próbujemy w sobie wykształcić. No właśnie. I teraz mówiąc o panoramicznym spojrzeniu, pretekstem do naszego spotkania jest książka, którą wydałeś w wakacje tego roku, tak mniej więcej, prawda? Tak, Chyba tak, tak. Tak, tak. Ja nie ukrywam, że dla mnie możliwość zaproszenia Cię na to nasze dzisiejsze spotkanie, do, naszego, do naszej dzisiejszej rozmowy wreszcie stała się dla mnie tym wiesz, tym, tym pretekstem do tego, żeby wreszcie ją nabyć i przeczytać z ogromną uwagą od deski do deski. Dobrze, że mnie przypudrowałaś, bo, bo widać, że się czerwienia z, z tych wszystkich komplementów. <grym> Zupełnie nie masz powodu do tego, żeby się czerwienić. Ja po prostu lubię takie tematy. Nie ukrywam, że rzuciłam się na nią głównie z tego powodu, że wydaje mi się, że ta potrzeba mistycyzmu, pomimo tego, że żyjemy w erze naprawdę takiego wysokiego rozumu można wręcz powiedzieć i technicyzacji, racjonalności jednak jest tak w nas silna, w nas ludziach tak, że no co chwilę pojawiają się jakieś nowe, fajne koncepcje odnośnie tego, w jaki sposób my sobie tłumaczymy świat i no nie zawsze ta nauka jest dla nas taką dobrą odpowiedzią, a tobie udało się wytropić w popularno-naukowych tekstach to w jaki sposób, w pewnym sensie, nauka się samomistycyzuje? <laughs> że no tak brzydko zabrzmień. Czy popularyzatorzy mm. jakby podnoszą naukę do, do, do rangi tak, tak mistycznej w tej swojej opowieści, narracji o niej, mm. że wręcz można by uznać, iż jest dla nas najprostszą odpowiedzią na poszukiwanie tych, tych właśnie wątków mistycznych. I to, oni pewnie od razu, muszę to powiedzieć, pewnie robią to też niechcące. To znaczy mm -hmm. trochę od końca, że te mm -hmm. wzorce opowiadania o odkryciach naukowych, które ja śledzę w tej, w tej książce, wydaje mi się, że są naszym takim głębokim uposażeniem albo rodzajem takiego niezbywalnego garnituru, który mm -hmm. mamy w tej naszej kulturowej szafie, jak chcemy opowiedzieć o jakimś odkryciu i nadać mu znaczenie albo skierować uwagę czytelnika. Mm -hmm tekstów naukowych to po prostu zakładamy albo używamy nie? Tych, tych, tych wzorców, więc czasami wydaje mi się nieświadomie, że to jest rodzaj nie wiem, powietrza właśnie albo, albo mhm. wody, w którą mamy w sobie. Mhm. Z wyjątkiem tych sytuacji, kiedy świadomie tworzymy klikbajty, prawda? Jasne, no to mhm. tak, ale te, które ja śledziłem, wydaje mi się, że to jest bezwiedny, bezwiedny sposób wypowiadania się. Z tymi poszukiwaniem tego mistycyzmu, Antropologia stara się znaleźć, znaczy nie, inaczej. Antropologię interesują fundamentalne pytania mhm. ludzkiej egzystencji. Czyli podstawowe pytania, które sobie zadają albo wszyscy ludzie, albo bardzo duża ich ilość. Albo I, każdy z nas na, raz albo, na jakiś czas. Albo raz tak, na jakiś czas. Najemnie, no, ale jednak. Tak, bo to wynika z materiałów mhm. etnograficznych, że pewne wątki, pewne tematy na, nas interesują. Teraz w jaki sposób antropolodzy znowu śledzą, w jaki sposób. Odpowiadamy na te, na te pytania. W jaki różny sposób, jako jeden gatunek, bo jesteśmy mm. biologicznie cały czas jednym gatunkiem. Nie zmieniliśmy się wiele i, i te różnice związane z naszym zewnętrznym, pigmentacją skóry, kolorem oczu, kształtem twarzy są no nieznaczące, więc jesteśmy bardziej zróżnicowani pod względem kultury. I okazuje się, że są trzy elementy, trzy wierzchołki trójkąta. To jest Bóg moglibyśmy powiedzieć transcendencja, mhm. to jest fizyczność, materialność i to jest człowiek. Czyli to są trzy takie fundamentalne pytania, czyli czym jest Bóg, Jakby, czy on jest i tak wszystkie pytania teologiczne, metafizyczne, mhm. kim jest człowiek, czyli pytanie antropologiczne w sensie ścisłym i czym jest materia albo świat, czyli to co jest na, na, na zewnątrz. I w jakiś taki dziwny sposób okazuje się, że te trzy elementy są we wszystkich opowieściach obecne, tylko czasami się maskują. To znaczy, okay. na przykład, sakralizują, sakralizują przyrodę. Mhm. Czyli się zderzają te dwa wierzchołki, robi się jakieś takie wypłaszczenie, albo yy, no dochodzi do jakiegoś yy, yy, ubóstwienia człowieka. Tak? Że to człowiek staje się w centrum jednostki, jednostka staje się w centrum mhm. naszego świata. On jest najważniejszy, trzeba mu dogodzić, Boga nie ma. Mhm. Yy, więc w tym, sensie, w tym sensie te pytania się nieustannie pojawiają. No i antropolog próbuje uchem wysłuchać, gdzie one być może brzmią, a najbardziej zaskakujące i ciekawe są te obszary, w których wydaje się tego pytania nie ma. Tylko mhm. trzeba, no dobrze trzeba pukać mhm. i poskrobać, żeby dowiedzieć się, że, że, że tam to jest. No i, no i właśnie nagle niechcący się, się okazuje, że tak, w tekstach… Tak, że w tekstach naukowych, mhm. które nominalnie… Nauka z, 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 próbuje się tak zdefiniować, że Bóg jest, może Go nie ma, niekoniecznie nie, nie się nim zajmujemy i właściwie te pytania, co było na początku dokąd zmierzamy kim jest człowiek no że to są po prostu nieinteresujące że to możemy się może zająć pisarz, poeta, no. teolog no. Y nie wiem w domu przy śniadaniu możemy o tym porozmawiać ale to są wszystko spekulacje i nas to w ogóle nie interesuje no. a okazuje się że właśnie te pytania gdzieś pod skórą gdzieś pulsują pod skórą najważniejszych topowych tematów związanych z Przyrodoznawstwem, z fizyką, z matematyką, z biologią. To są te tematy, które nieustannie gdzieś wypływają. Więc w tym sensie nie powiedział, może tak jak, to, jak Ty to postawiłaś, że w nauce skrywa się mistycyzm, mm -hmm. ale współczesna nauka, ścisłe nauki, mm -hmm. prowokują do zadawania tych pytań. To znaczy, mm -hmm. że możemy zrozumieć, czym jest na przykład wielki wybuch. Albo czym jest fizyka wysokich cząstek, jakieś tam nie wiem, spiny, mm -hmm. potrafimy to wyjaśnić, co się dzieje. No I teraz później jest, ale dobrze, ale jaki jest sens tego jaki, wszystkiego, tak. do czego nas mm -hmm. to e, prowadzi? Mm -hmm. Czy m, na przykład, jak jeżeli złapali, chyba w Instytucie Maxa Plancka, do tej, śmieję się, że do mm -hmm. butelki złapali hmm. czarną materię, tak. czyli że okazało się, że z więcej niewidzialnego, niewidzialnej materii, którą trudno wykryć, e, niż tej widzialnej, to czy żyjemy, Według jakiegoś cały czas, Czy to jest potwierdzenie na mit gnostycyzmu, że to ciemne, złe, niedobre tak. jest zasadą rzeczywistości, Aha. a nie światło, jasność, dobro? Mhm. Więc od razu prowokuje do, do takiego fikołka, przeskoku z twardej nauki do tak. pytań Czyli, że my próbujemy sobie trochę, tak próbuję sobie tłumaczyć to, co mówisz, wiesz, żeby, mhm. to, żeby też to było jaśniejsze do, do zrozumienia przez naszych słuchaczy. Um. Że, że, że troszkę każde kolejne odkrycie naukowe stawia nas, każdego z nas, przed takim pytaniem: no dobra, ale co to dla mnie oznacza? Mm -hmm. tak? Znaczy, właśnie, ok, że tej ciemnej materii jest więcej, to co tak naprawdę, o co tu chodzi? Tak, tak. tak. No, no, mm -hmm. To jest takie pytanie, jak na przykład w, w, wezmę trochę na tapetę, na, na, na mm -hmm. wskażę palcem profesora Michała Hellera, który mm -hmm. idzie. Powtarza też pewien trop interpretacji, mhm. rozumienia rzeczywistości przyrodniczej, że kosmos to jest księga zapisana językiem matematyki. Mhm. Jeżeli ta matematyka jest ścisła, wyraźna, jasna, jeżeli to są takie precyzyjne operacje, żeby nie powiedzieć analityczne, ale precyzyjne operacje, to czy rzeczywistość jest zdeterminowana. Mhm. Czy świat to jest list w butelce? Od razu tak. we mnie się nawet pojawiają takie, takie, takie pytania. No bo jeżeli, jeżeli jest ta matematyka tak, tak zaawansowana i ona jest dość dobra relacja między językiem czy mhm. między matematyką a światem, no to czy w ogóle ja mam coś do powiedzenia? Czy istnieje jakiś przedustawny świat? Mhm. Jaki mamy wpływ w ogóle na nasze decyzje, funkcjonowanie? Tak. Bo być I, może. I popatrz, jak tak, łatwo przeskoczyłem do pytań, znowu które, które są. Tak. dla filozofa, Nie dla filozofa, tak, nie dla tak. Ja potrafię tylko pewne rzeczy wyliczyć. Mhm. Potrafię powiedzieć, czy w najbliższej przyszłości uderzy w nas Jasne. kometa, albo jaka występuje energia w jakiejś tam gwieździe, która się zapada, nie? Mhm. I staje się czarnym dziurą. Co mogę tam mhm. zobaczyć? On powinien postawić granice. Mhm. A jednak i. Ja nie fizyk, nie tak. kosmolog, nie, nie mam takiego wykształcenia, ale też sami fachowcy przeskakują tak. do, do, na ten poziom, że zaczyna ich to mm. intrygować. Mm -hmm. Właśnie też chciałam Cię dopytać o to, ja, ja rozumiem oczywiście, że to właśnie nauki przyrodnicze są tymi, które mogą nam dostarczać odpowiedzi na najbardziej fundamentalne pytania. Tak, bo oczywiście, no, chociaż ja bym tutaj jednak dorzuciła do tego Twojego zestawu choćby neurobiologię, mhm. tak? gdzie no, bo ja bym chciała jednak wiedzieć, czy to ja decyduję, tak? czy co robi ta maszynka w mojej mhm. głowie i dlaczego takie, a nie inne decyzje podejmuję w swoim życiu czy tu jest coś, co, na co mam wpływ, czy wręcz przeciwnie. Czy wystarczy, no, wystarczy usiąść i czekać. Że czy wystarczy usiąść i czekać, co się wydarzy, albo w ogóle, nie wiem, jakoś poddawać się swojej intuicji no stopnie, niekoniecznie uczestniczyć mm -hmm. w tym procesie decyzyjnym. Ale dobrze, to zostawmy jakby, bo wiadomo, że tych aspektów, tych fundamentalnych pytań dla nas ludzi jest bardzo wiele. Ty, więc nauki przyrodnicze w swojej istocie, tak, dotykają jednak tych pytań dla nas hmm. fundamentalnych, tak, czy z czego ten nasz świat jest zbudowany, nie wiem, kiedy się skończy, Jasne. czy się skończy, Jasne. kiedy się zaczął. Więc jakby wybór tekstów z zakresu nauk przyrodniczych jest w pewnym sensie oczywisty. Aczkolwiek przez cały czas czytając tę książkę. Myślałam sobie w duchu tak, hmm, jesteś humanistą pełną gębą. Dziękuję. O wysokiej erudycji, dużej wyobraźni takiej poznawczej, tak? I sobie tak myślałam co czas, i czemu ciebie to tak w te nauki przyrodnicze uderzyło? Bo ja nie ukrywam, że mój umysł humanistyczny po prostu zatrzymuje się na pewnym mhm. wiesz poziomie rozważań choćby fizyki kwantowej i choćby mi Andrzej Dragan nie wiem ile razy tłumaczył to ja nie mogę przebić się przez to wiesz O co on do mnie rozmawia? O co on do mnie rozmawia, bo właśnie brakuje mi tego, wiesz. To, dobra, ale co to dla mnie jako jednostki mhm. oznacza, tak? Znaczy jak to się przekłada na moje życie? Skąd te nauki przyrodnicze. Moja tutaj. biografia. No właśnie. Nie, to mm. parę, bo to jest już po wszystkim, rekonstruuję tak. pewną drogę. Na szczęście zadałaś mi wcześniej to pytanie przy naszym spotkaniu, <laughs> więc mogłem chwilę o tym pomyśleć. Jedna, znaczy niebiograficzna rzecz jest taka, że wydaje mi się, że w, skąd się mogło to wziąć, że dla mnie jak zaczynałem pisać projekt pracy doktorskiej, bo stąd to się mm. wzięło, to było wtedy narzucające się, takie oczywiste, intuicyjne, że w obliczu czy dysku, opowieści o kryzysie religii, mm -hmm. sekularyzacji, no, pewnych przemian też w, w świecie wierzących, nauka wchodzi w te butę. I to była pierwsza rzecz, więc chcę się przyglądać, że to jest interesujące. I zastanowić właśnie czy, czy te same pytania tam się nie, nie pojawiają. Natomiast biograficznie jest śmiesznie, dlatego że ja na początku zaczynałem studia doktorskie zarazem na antropologii, czyli na Wydziale Historycznym, i na filozofii na UP. Mhm. I na, w, w, na, na, UF, na UP razem z profesorem Ryszardem Mirkiem pisałem, próbowałem przez dwa lata przygotowywać doktorat o modalnej interpretacji. Dowodu świętego Anzelma na istnieje Boga. Czyli mówiąc prościej. No tak po ludzku, To jest pewien jak rachunek mógł... zdań mm -hmm. logiki formalnej, mm -hmm. która dopuszcza, y, jakby do swoich, do swojego słownika, istnieje wiele światów. Mm -hmm. I w związku z tym to jest taka dziwna logika, tak zwane logiki nieklasyczne, że tam nie ma zero jedynkowej rozstrzygnięcia, mm -hmm. czy coś jest prawdą, czy nie. Znaczy, w pewnym świecie coś jest prawdą, a w innym świecie może nie być, czyli multiwers wieloświatem. I przez dwa lata próbowałem to zrobić, a jednocześnie studiowałem antropologię uh -huh. i mój Prometeusz, jaki Dariusz Czaja, mówi: nie no zostaw, ta logika jest taka nudna, tam się nie... Co ty tam wymyślisz? I... Kod Biblii napiszesz po prostu kolejny. Coś takiego, ale w międzyczasie, ponieważ się interesowałem logiką od dłuższego w sensie byłem w dwóch nogach takiej twardej filozofii analitycznej skierowanej no, taką naprawdę mocną, mocną logikę zaawansowaną no to zajmowałem się też filo, filozofią i historią nauki no bo to są zagadnienia związane z, z logiką współczesną formalną byliśmy robiliśmy seminaria jak na przykład z takich trudnych zagadnień w jaki sposób przełożyć paradoks Zenona o żółwu i Achillesie, czyli tam mhm. się ściga, ten żółw z Achillesem się ściga i Achilles mimo, tego, że jest szybszy na no, chłopski zdrowy rozum od żółwia, tego nigdy nie doścignie. I przychodził profesor Błaszczyk i nam tłumaczył, że to można przełożyć na, to się nazywa logiki diagramatyczne, mhm. czyli za pomocą geometrii można ten dowód tymi szlaczkami Przeprowa okay. przeprowadzić mm -hmm. i że oni się co prawda nie spotkają nigdy, nie skrzyżują się, ale że Achilles wyprzedzi żółwia, więc takich rzucam tylko na razie. Rozumiem. Przepraszam, nie będę tego rozwijać. Mm -hmm. ale to były bardzo Rozumiem. takie okay. Dziwne, okay. Mm -hmm. dziwne spotkania. I w związku z tym się fizyki, czy popularne naukowe fizyki się nie bałem, a nawet coś potrafiłem z tych szlaczków odczytać. odczytać. Mm -hmm. I tym bardziej mając dostęp nie jako obserwator z zewnątrz, właściwie humanista, który przychodzi i się dziwi, ale od podszewki. Mm -hmm. Troszkę znałem mm -hmm. to, to opowieści, książki Środowisko. Mm -hmm. Bo przeczytamy w, twoje, bo przeczytamy i wtedy w Twojej książce. To na tak, klatę. Tak, wziąłeś na klatę. Bardzo, powiem Ci odważnie w ogóle. Bo w twojej książce przeczytamy o tym, jak sobie narracja popularno-naukowa radzi z tematami właśnie początku, końca, jak sobie radzi z fizyką kwantową. W jaki sposób? Rozmawialiśmy też przed nagraniem. Tworzona jest cała narracja mistyczna wokół wielkiego zderzacza hadronów, no i że ten bozon Higgsa, tak, <grytanie> Nazywa, nazywany jest boską cząstką, chociaż tak naprawdę miała być diabelską na początku, na początku niezwykle tak. mnie to zafrapowało. Za, 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 za Ale jest, słuchaj, w tym twoim zbiorze esejów jeden, który ujął mnie szczególnie, a w którym mierzysz się z etosem naukowca jako swego rodzaju szamana, istoty hmm. trochę obcej, obcej choćby przez to, że posługuje się wyjątkowym dla siebie językiem, nie do końca zrozumiałym przez całą resztę ludzkości. Czytając Twoją książkę, już co też mówiłam przed nagraniem, gdybym chciała w nią tak wejść bardzo i zrozumieć ją naprawdę literalnie, to musiałabym skorzystać ze słownika wyrazów obcych, a to oznacza, że napisały się Kodem, szyfrem, charakterystycznym Trochę... dla sekty naukowców. Powiedz mi, jak ty się czujesz w tych sekciarskich butach? Ja uwielbiam, bo jestem sekciarzem od urodzenia, <grym> od małego, bo, bo od razu się przyznam, nie, nie byłem, nie, nie zostałem chowany w rodzinie rzymsko-katolickiej, więc ja jestem od takiego o, malutkiego. <grym> Jestem gdzieś na, na uboczu, więc bardzo dobrze mi w tych butach uh -huh. i w paradoksach, więc może też jakaś antropologia, tutaj, tak teraz na, na improwizuje, gdzieś na... w tym odnalazłem w tym sposobie myślenia o rzeczywistości też, też o sobie. Natomiast z tym obcym, no obcy jest potrzebny, obcy jest niezbędny. W każdej, bo każdy to może dużo, ale we wszystkich, które znamy grupa, które badamy. My, czyli etnolodzy, istnieje figura obcego. Znaczy, nawet jak nie ma tego realnego obcego w mm -hmm. postaci Roma, Cygana, innego plemienia, Ukraińca, Polaka, bo czemu mm -hmm. nie, w innych kontekstach to Polak będzie tym, tym obcym, to musimy go stworzyć. Znaczy, jakaś figura, albo go umieścić, jakąś grupę jako obcą, po to, żeby móc siebie samego zdefiniować. Czyli, okay. że mm -hmm. jest taki, taki tryb, że te badania etnograficzne podpowiadają, że o wiele łatwiej jest nam przez negację zdefiniować siebie niż pozytywnie, powiedzieć, że jestem na przykład uczciwy. O wiele, nie mówi się tego wprost, mówi się o to, że istnieje jakaś grupa, która kradnie notorycznie i że to jest źle. Okay. I myślę, że taki obcy naukowiec, szaman, to jest taki, taki szaman, za chwilę o tym szamanie, to jest taki, taki niezbędny element do tego, żeby być zwierciadłem. Dla reszty społeczeństwa, w które mm -hmm. wchodzi z nimi, z tym, z tym naukowcem w kontakt. Więc wydaje mm -hmm. mi się, że jest niezbędne mm -hmm. w tym sensie. I teraz um, o szamanizmie. O szamanizmie. No, w książce zestawiam <laughs> naukowca z szamanem. Tak mm. i bardzo to jest piękne w ogóle wydaje mi się, że bardzo trafne i celne. Dlatego, że w społeczeństwach, w których szaman funkcjonuje, czy to w jakichś syberyjskich albo w Ameryce południowej w Amazonii. To jest taka jednostka dziwna, abnegat. Czasami jednostka nieprzystosowana albo taka, która mm -hmm. nie chce albo nie może się przystosować. I czasami się go kanalizuje i inicjuje się go do roli Szamana. Dla, dla, ta, ta jego dziwność, ta jego dwuznaczność często również płciowa, bo to mm -hmm. np. w niektórych społecznościach. Mm, androgeniczne osoby są uznawane za wybrańców. One w związku z tą swoją dwuznacznością mają dostęp do tego innego świata. Tak. Czyli naukowiec to byłoby taka wtedy osoba, czy taki rodzaj szamana, który może się przebić przez do tej innej rzeczywistości, mm -hmm. właśnie mistycznej, mm -hmm. że ma do tego predyspozycję, może wytrwałość. Niedostępnej dla ogółu. Niedostępnej mm -hmm. dla ogółu, tak. Mm -hmm. tak. Ym, zdobywa język, którego do tego właśnie. Te zabawki, kieruje, te, które, te te, czyli tą metodo metodologię, no bo to tak, trzeba tak, powiedzieć, to że, to, że pod tymi zabawkami tak, się to właśnie. Dzika, nie zrozumiała dzika, niezrozumiała mm -hmm. obca. Mm, no, Trochę budząca niepokój respekt, tak, niepokój. No też, 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 ja też, mówiłam przed, przed naszym nagraniem właśnie ekipie naszej, że zaczynam odczuwać taki stres, taki strach związany ze spotkaniem z, przed, wiesz, z autorytetem, tak? I czy, czy ja podołam na przykład, ja czy nie... nie na nie, wszystkich wiesz, twoich podcastach doskonale ci idzie, więc <laughs> bez obaw. No wiesz, ale potem przeczytałam twoją książkę i doszłam do wniosku, że nie rozumiem niektórych akapitów i nie znam tych słów, których tutaj używasz. Yy, bardzo się cieszę w ogóle, że wiesz, żeby, że, twój, że wzbogaciłeś mój język, mój język, słownik. Mój słownik yy, ale jednak yy, no jest coś w tym takiego tak, że, że myślałam sobie, hmm, okej, okay, napisałeś taką piękną książkę, znasz tyle absolutnie w ogóle... Niepotrzebnych słów. Cudownych słów, których znaczenia ja nie rozumiem. I przy, przy, przyjdziesz na spotkanie ze mną, i teraz jak ja to zrobię, żebyś mówił do mnie tym samym językiem, yy, który, yy, którym ja chcę do Ciebie, yy, do ciebie mówić, mm. prawda? I takim jeszcze, który byłby zrozumiały. No więc jest yy, ta osoba naukowca, tak? jednak też taką takim coś się pojawia tutaj takiego, co sprawia, że czujemy troszeczkę respekt, tak? przed yy... No, nie no, jasne, ale wydaje mi się, że to jest, mm. m, że to. Próbuję tak jakoś mm. złapać złapać w paru, w paru słowach. Mm. Też, żeby wytłumaczyć wcześniej, bo to muszę, zanim odpowiem, muszę powiedzieć jedną rzecz, że m, posługujemy się terminem kultura, nawet tutaj parę razy, razy padło, ale m, na gruncie, kulturze coraz częściej to jednak dochodzi to do głosu, że nie ma czegoś takiego jak kultura. Nie ma, nie, ma, nie ma przedmiotu, który byśmy nazwali kulturą, że kultura powstaje ze spotkania. Mhm. Czyli jak się spotkamy z kimś, kogo nie rozumiemy, radykalnie nie rozumiemy, a czasami tylko trochę nie rozumiemy, no to ten dystans, który się między nami wytwarza, ten, ten, te różnice poziomów wiedzy, mhm. umiejętności językowych, czasami można było to sprowadzić do głady. Mhm. Czyli do mówienia zwyczajnego sobie dzień dobry. Czyli ja jestem w, w, trochę w innej kulturze żyję niż niektórzy moi sąsiedzi, mimo tego, że mnie znają z widzenia, to nie mówią dzień dobry, Więc mhm. trochę w innej kulturze żyjemy. W innym, w innym świecie mamy inny mhm. obraz relacji mi międzyludzkich. I to jest kultura. W sensie ta czyli relacja. To co drga pomiędzy to dwoma jakimiś odmiennościami. Tak? Dokładnie tak. Mhm. Więc na, jak patrzę, patrzę na ten, tą, patrzę na tę książkę, czy czytał podobną. Z, z, z mojego miejsca siedzenia y, czy, czy słuchania, to byłoby całkiem racjonalne i zrozumiałe. Mm -hmm. Dla kogoś, kto nie jest, nie przeszedł y, edukacji, ale albo inaczej, przyswojen tej mm -hmm. kultury, to właśnie jest dla niego dziw, dziw, dziwnie brzmiące. Mm -hmm. A jeszcze jak się okazuje, że ten dziwnie brzmiący na przykład matematyk albo fizyk, nie tylko tak, antropolog, tak. wysyła rakiety w kosmos, tak. albo na, dzięki jego osiągnięciom możemy mieć GPS. Telefonie mhm. albo jeszcze jakieś inne, nie wiem, mhm. platformy z, z filmami i yy, y, y, parę innych rzeczy, mhm. samoloty. I, tak. i no to to zaczyna być dziwne: znaczy, że mhm. on ma jakąś moc tak. władania. Dokładnie tak samo jak szaman. Szaman poprzez inkantacje, śpiewy, trans potrafił leczyć, mhm. potrafił się rzekomo przenosić, potrafił rozmawiać z bogami mhm. albo z jakimiś duchami. Więc jest tu jakiś rodzaj niepokoju wynikającego z kontaktu? Mhm. A powiedz mi, bo wiesz, w naukach przyrodniczych ja też mam takie przemyślenia związane z kwestią popularyzacji. Nauką przyrodniczym jest dość łatwo uzasadnić swoje istnienie, prawda? Bo jakby działają dla dobra ludzkości. Natomiast my mamy taki odwieczny problem w naukach humanistycznych, że bardzo trudno jest nam uzasadnić swoje istnienie i swoją potrzebność. Jak Ty to czujesz, ten temat? Ja się cieszę, Takiego? że nie jesteśmy do niczego potrzebni, ale <laughs> dokładnie tak samo jak matematyka. Jest <laughs> taki wspaniałe, mam to w pamięci, <śmiech> <śmiech> zasłyszany na wykładzie chyba przez Tomasza Hardego. Toast w jakimś Oxfordzie, albo innym Cambridgeu wzniesiony, czy wbitny matematyk, który powiedział, że wypijmy za matematykę, aby nigdy nikomu do niczego się nie przydała. Wtedy okay. jeszcze matematyka mm -hmm. na początku XX wieku do niczego się jeszcze nie mm -hmm. przydawała, była niszową. Więc trochę przekornie powiem, że się żeby, że że dobrze, nie, się tak, nie zostanie. Że tak zostanie, mm -hmm. żeby się nie przydawała. Natomiast wydaje mi się, że antropologia to jest nauka o człowieku, To jest pytanie, tak? kim jest człowiek. Mm -hmm. Nie ma chyba, to jest jedno z. Fundamentalnych pytań. Mm -hmm. Jeżeli ja mogę zrozumieć, jeżeli czytam pracę popularno-naukowa, albo niech tam, nawet naukowa, i potrafię zrozumieć, dlaczego jakiś polityk manipuluje, mm -hmm. to nie ma lepszej wartości. Ja mogę nie wiedzieć, mogę mylić z sól kuchenną z NACL. Mm -hmm. To mi się w sensie. Jasne. Wiem, że jest słona, bo to mm -hmm. w praktyce mi się do czegoś przyd przydaje. Ale wydaje mi się, o wiele bardziej przydatne jest, jak mm -hmm. no manipuluje telewizja. Mm -hmm. Na przykład, że to, to jest ta wiedza, którą dostarcza mm -hmm. humanistyka. Mm -hmm. znaczy, w tym sensie wydaje mi się, to, to jest, to jest uzasadnienie. Nie bawiłbym się tutaj mm -hmm. w jakieś wielkie uzasadnienie. Humaniści, nau nau nauki społeczne, o, mm -hmm. rozdzielić, dostarczają najważniejszych pytań: kim mm -hmm. ja jestem, tak. jak ja mogę się zmieniać, co na mnie wpływa. Nie szukam już słuchaj. Wieloknie o tym mówisz. Uzasadnień, mm -hmm. że to się przekłada na pieniądze. Mm -hmm. Dzisiaj się przekłada jutro to się nie przekłada. Nie? Mm -hmm. Ja jeszcze, wiesz, czytając tę twoją książkę, myślałam o takiej dużej, po prostu takiej zwykłej radości, a wręcz momentami po prostu rozkoszy myślenia. Takiego, że właśnie, hmm, że. To, no, Wziąłeś na tapety no te pytania fundamentalne, które współczesna nauka próbuje jednak nam dostarczyć jakieś odpowiedzi, prawda? Mm -hmm. I, I nagle się okazuje, że pomimo tego, że poruszamy się w sferze wiesz, zagadnień bardzo praktycznych, tak? czy też wydawałoby się, że wręcz chcielibyśmy, można by było udzielić prostych odpowiedzi w gruncie rzeczy. Tak? W, tym, w tej narracji popularno-naukowej pojawia się pewnego rodzaju bezradność, prawda? czyli jak te twarde fakty ubrać w, tą opo w taką opowieść, która byłaby chwytliwa i interesująca dla no właśnie przeciętnego. Odbiorcy, tak? Pytasz mi, treści, jak popularyzować. Jeszcze tak? nawet nie tyle, jak popularyzować, prawda? Tylko, no bo jakby no wiemy mniej więcej, jak to robić, nie? Tylko raczej chodzi mi o taki rodzaj bezradności, tak? Który się pojawia na styku tłumaczenia tego waszego języka na nasz. No, jest, jest coś na pewno na, na rzeczy. To są czasami uproszczenia. Czasami w tym tłumaczeniu to są uproszczenia, czasami te uproszczenia prowadzą do wykrzywienia, mm -hmm. a czasami przemyca się, czy przemycamy pewne treści, których byśmy nie chcieli tam włożyć czy widzieć, ale wydaje mi się, że to jest jakiś niezbędny no, szum informacyjny, który tam, który tam jest tych. Tra Translacja mm -hmm, z, z naukowego mm. na, na popularne naukowe mm -hmm. na, na zwykły, po na prostu. zwykły, tak, na zwykły. <laughs> Chociaż wydaje mi się, że w przypadku antropologii da się to przełożyć. Nie jest mm -hmm. aż tak trudno, ponieważ antropologia jest blisko życia, mm -hmm. współczesności, czy codzienności, że to są, to są codzienne, rutynowe praktyki mm -hmm. takie, takiego dnia codziennego. Że i jesteśmy blisko świata, w który badamy. To są zazwyczaj bliskie, długoczasowe kontakty z tymi ludźmi, którzy w jakiś mm -hmm. sposób żyją, że można się odwołać do przykładu, mm -hmm. podać, opisać, że tak ktoś wie, na przykład, mm -hmm. tak? albo dla kogoś Bóg to jest to, a to. Mm -hmm. Więc tutaj do, do takiego poziomu konkretu można, mm -hmm. można zejść. Chociaż też się. Też się zdarzają pewne trudności. Zgubiłem wątek, odwiem że. Dobrze, ale wiesz co, bo, bo, bo też mówi, mówiłeś, mówiłeś w, tej, w tej twojej książce jakby pojawia się to też, że, że jakby duża część tych narracji tak, wiąże się z tym, że człowiek, który. Próbuję przekazać te bardzo wyrafinowane treści naukowe, próbuję, chcę do, chcę, chcąc dotrzeć do swojego odbiorcy, próbuje jakby uczepić się czegoś, to znaczy tak, wejść w jego, w jego opowieść, tak? Mhm. No tak, jasne. To mhm. taki jest, może być zestaw metafor, obrazów, mhm. konkretów, do których, się, do których się odwołują naukowcy, że materia przedstawiona jako Kule, albo cząstki, albo jako fala. No to mm -hmm. Znowu to jest metafora. Nie wiemy, jak wygląda mm -hmm. materia. nie potrafimy jej nie potrafimy jej zobaczyć. To znaczy, tutaj już nawet to przełożenie między ekranem komputera, jakimiś obliczeniami, a wizualnością uruchamia pewne skojarzenia konkretne, mm -hmm. doświadczone przez nas. Mm -hmm. Nie ma, po takim mm -hmm. doświadczeniu, który, czy takiej próbie translacji, czy problemem z tą translacją której byłem ostatnio świadkiem, to była tuba, albo rura Rubensa. Mhm. Chodzi o to, że do tej rury stalowej u góry są ponawiercane dziurki, do tej rury się wtłacza gaz mhm. palny, a z drugiej strony jest głośnik. Podpala się ten palnik u góry mhm. i wtłacza się dźwięk z drugiej strony. Teraz uginająca się fala dźwiękowa w tej rurze, ona się odbija mhm. od, od ścianek. No przebiega przez tą, przebiega to znowu metafora. Mm -hmm. Wprawia no drgania gaz, <laughs> okay. gaz, w drgania ośrodek, czyli gaz. W tym momencie tam pewnie zmieszany z jakimiś drobinami powietrza. I u góry widać, jak się zmieniają palniki, czyli można zobaczyć, w jaki gdzie jest cisza na przykład. Mm -hmm. Albo gdzie są, gdzie, się, gdzie fala akustyczna zanika, i w którym miejscu z powrotem wróci. Fala akustyczna nie jest. Tym wykresem, equalizerem nie, nie jest. Natomiast mhm. no, próbujemy sobie w jakiś sposób to wyobrazić, zwizualizować. Przetłumaczyć, przetłumaczyć no... sobie na inny język. No bo mhm. nasza wyobraźnia akustyczna, audialna jest dużo uboższa przynajmniej mhm. w naszej kulturze mhm. niż wyobraźnia i doświadczenie wizualne. Mhm. Więc no, takie takie ruchy, takie ruchy są tutaj robione, ale wydaje mi się, że one są niezbędne. Mhm. Tutaj, i naprawdę nie mam. Wiem, że taki jest tam fragment, do, do niego piszesz, z popularyzacją, ale mnie interesuje coś, coś zupełnie innego. Mm -hmm. To znaczy, że odwoływanie się do obrazów jest czymś nieusuwalnym z naszego myślenia o świecie. Mm -hmm. I to na dwa sposoby. Czyli wtedy, kiedy ja dokonuję przekładu z naukowego na normalne, tak. ale też wtedy, kiedy naukowcy zaczynają pracować. Mm -hmm. Że wyobraźnia, czy akt twórczy, wyobrażania, scalania pewnych elementów, odwoływania się do pewnych obrazów. Też nie jest tylko podpórką, tak mi, się, tak mi się wydaje. To znaczy, że nie da się. Jak Niels Bohr wyobraził sobie nie Heisenberga, budowę atomu jako Aha. układu planetarnego, to nie jest tak, że później to porzucił. Ten obraz, to porównanie dało, przyczyniło się do kolejnych pytań, do kolejnych mm -hmm. wzorów. Mm -hmm. Chyba nie da się dzisiaj inaczej. Myśleć o tym właśnie, jak kulka, która wokół mm -hmm. siebie krąży tak. I to jest. W, w weszło do obiegu. Mm -hmm. tak, tak po prostu przedstawiamy y, świat y, fizyczny, czy mm -hmm. materię atomową i subatomową za pomocą tych kuleczek. Mm -hmm. Albo jak Lametr wyobraził sobie jako światło, wielki wybuch. No tak. Wszyscy, no, wszyscy tak. kosmolodzy do tego wracają, że Ma, to nie jest jakiś tam, tak. obrazek, który tak. da, się, da się usunąć. Więc. Mm -hmm. Jeżeli antropologia, bo wracam znowu do, bo to jest. Mm -hmm. Jeżeli antropologia to jest nauka o człowieku, no to próbuję dać odpowiedź, że nawet w tak wydawałoby się deklarowanych obszarach, jak nauka, która mówi, mm -hmm. że obrazy nas nie interesują, one, trzeba się ich pozbyć. Tutaj twarda matematyka, tak. Analiza, o, forma, odejście od mm -hmm. treści, że nie da się z tego uciec. Czyli no też są ludźmi. Mm -hmm. e, tak. I że ten, ta, ten, ten nasz element naszego intelektu mm -hmm. czy myślenia o świecie mm -hmm. w sposób obrazowy, metaforyczny, mm -hmm. Nie do odrzucenia. To gdzieś no, się tam z, no tak. nam objawi po plus, 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 oczywiście, przygarść wzorców kulturowych i jakichś wartości edukacyjnych, które do nas przychodzą w tak, toku, tak. Na, na, na naszego życia, bo myślę, że być może tak? Tak sobie teraz antropologizuję troszkę, tak? <noise> Że być może w jakichś innych obszarach kulturowych ta, ta wyobraźnia obrazkowa jest troszeczkę inna, prawda? No tak, tak. No na, mm. nie, no na, na pewno. To są um, te. To się mądrze mówi, się leksykalizuje. Aha. Leksykalizuje, czyli się, robi, robią się pewne połączenia mhm. wyrazowe, ale też połączenia wyobraźni, popularyzują się, popularyzują moment, upowszechniają się. się. Utrwalają. Utrwalają, stereotypizują, żeby no jeszcze, tak. ale stereos to jest Aha. skała, nie? No. Więc się, robią się niczym skała, mhm. niczym taka gruda ziemi, której się nie da rozbić, no i zaczynamy ich używać i zapominając mhm. o tym, że one w ogóle są obrazami. To, to jest, to jest ten mankament. Czyli jak mm. mówię o mm, na przykład o neutrino, czy za to, że mówią o neutrino, mm. że ona jest przenikliwa, tak. to w drugim ruchu mówią jak duchy. Aha. okej. Okay. jeżeli coś jest przenikliwe, no to co innego no tak. jest przenikliwe w naszym świecie, co potrafimy zrobić. Mm. Duchy są takie, przez które albo przenikają przez, przenikają ściany, przez ściany albo my tak. damy. Aha. Ghostbuster się mm -hmm. włącza i mm -hmm. to są takie obrazy, które, no, które chodzą w naszej wyobraźni, mm -hmm. które mamy, zamkniemy oczy, to, to pod powiekami z nami, z, z nami chodzą. Z, z mojego punktu widzenia, czy z punktu widzenia tej książki, to jest ani dobrze, ani źle. No One tak. po prostu są. One po prostu są. Ale bardzo mi się podoba ta detektywistyczna praca, którą wykonałeś, i że wytropiłeś te różne opowieści właśnie w tych narracjach popularno-naukowych. No, mi niezwykle otworzyło oczy na wiele takich właśnie konstruktów, które gdzieś tam sobie nosimy w sobie i potem ujawniają się w takich najmniej um, najmniej spodziewanych okolicznościach. Ja, ja wygłaszałem <grym> fragment tego tekstu na, na konferencji o mm. cząstkach elementarnych, mm -hmm. na konferencji, na której był profesor Krzysztof Meister. Mm -hmm. Profesor Krzysztof Meister to jest z dużej klasy fizyk, Między innymi w Instytucie Maxa Plancka współpracuje tam i w cern -ie. I on teraz się zrzymał na to, że Aha. jak tak to poka jakby pokazałem i powiedział, my tak, czy my fizycy, my tak nie myślimy, wiemy, że to nie są kulki ani a fale. Ale jednak okazywało się, że język bardziej, znaczy to nie oni mówili językiem, tak. po prostu, tylko to język mówił nimi. Mm -hmm. Więc no przepraszam no wszystkich fizyków popularnych, no ale… No, Piękne. Tak jest. No że to jest coś, czego, czego nie jesteśmy w stanie uniknąć, przed czym nie jesteśmy w stanie uciec, co gdzieś nam dopada. Ale wiesz, to też jest w ogóle ciekawy asumpt do tego, żeby się zastanowić nad swoimi własnymi, wiesz, takimi stereotypami, które skądś do nas przyszły i my tak automatycznie prawie reagujemy na różne sytuacje, prawda? Jasne, I, jasne. To, mm. to noga od stołu. Pierwsze lepsze z brzegu. Mm. Życie to podróż. Miłość no tak, to choroba. Tak. To, to są takie me, to są takie metafory, a nawet mm -hmm. całe pola mm -hmm. metafor, tak. Bo, bo one, się, one są powtarzalne, mają mm -hmm. różne, różne wcielenia i one są. One są ważne dla nas. To znaczy, mm -hmm. Jak mówi o tym, że miłość to jest choroba, to można też dostać gorączki od miłości. Można nawet umrzeć z miłości, bo się tak. tęskni za kimś. I to, to nie są tylko. Przynajmniej część takich metafor to nie, są, to nie jest tylko gadanie, znaczy, to nie jest tylko poetycki ozdobnik. To są ważne składowe mojej, mojego widzenia świata, ale też coś, co wpływa na moje, na moje działania, Decyzio ale wybory? też na, mhm. czasami mhm. Na, na, na sprawy no, czysto fizjologiczne. Mhm. również. Znaczy, można się rozchorować z, no. z miłości, nie? albo, mhm. no nie wiem, gdybyśmy się, to też posługuję się metaforami, mhm. które są znane. Dyskusja to wojna. Mhm. I dyskusja to jest dość niezobowiązująca sytuacja, w której wymieniamy się poglądami. Nic więcej, i właściwie tak. walczyć ze sobą albo się obrażać o to, że ktoś ma inne poglądy, to nie jest moja bajka. Okay. Na przykład, wolę sobie bardziej wyobrażać dyskusję, czy nawet zażartą dyskusję jak taniec. Mhm. To nie musi być walc, gdzie się współpracuje, to może być taniec, gdzie się szarpie, ale tańczymy razem. Nie? Próbujemy znaleźć jakiś rodzaj harmonii. Nie ma takiej metafory. Yy, dyskusja. To mm -hmm. taniec. Nie? Mm -hmm. Ale to bez zasadniczo, to, to takie myślenie o wojnie sprawia, że ja się źle czuję, jak ktoś mnie pokona, mm -hmm. y muszę to odchorować, albo pójść do lekarza, mm -hmm. albo się uspokoić, wypić mm -hmm. sobie herbatkę z Werberem. Mm -hmm. W tym sensie to jest też fizjologia, nie? Że to, 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 mm -hmm. bo zmierzam do tego, że te metafory, to myślenie obrazami nie jest niewinne. To nie jest tylko sprawa języka. Mm -hmm. no, gdzieś, gdzieś głęboko dotyka. Mm, naszej codzienności, na, na naszej takiej dobrostanu. Tak pięknie o tym, o tym mówisz, że się zasłuchałam, bo faktycznie jest tak, że. Yy... No, że, tak, że twój obszar badawczy jest wszędzie po prostu, wiesz, gdzie byś tam nie zajrzał, jakich drzwi nie otworzył, to, to znajdzie się tam miejsce Zapraszam dla wszystkich badań na antropologię. <gry> antropologicznych. Zanim skończymy, ja koniecznie chciałabym cię jeszcze wypytać o ten niezwykły projekt, który realizujecie w Instytucie. A który dotyczy ciszy, bo pewnie zachęcisz naszych słuchaczy i widzów do tego, żeby popróbowali szukać hm, miejsc ciszy w Krakowie. Temat ciszy, ale myślę, że dźwięków w ogóle, jest efektem pandemii. Mogę opowiedzieć trochę więcej. A bardzo proszę, nie wiedziałem, co robić ze fascynacją. studentami. Na mhm. laboratorium, to się nazywa laboratorium etnograficzne. Czyli mhm. razem z grupą studentów, to jest taki przedmiot, gdzie studenci prowadzą swoje małe, drobne projekty pod opiem, bardziej doświadczonego, może albo trochę bardziej doświadczonego niż oni, yy, opiekuna. No i dyskutujemy, prowadzą badanie, testują pewne rzeczy, no i przyszła pandemia, zamknęli nas i nie wiedziałem jak prowadzić badania etnograficzne, mhm. czyli spotkać się z ludźmi, z ludźmi powąchać, poczuć, tak. polizać, mhm. wejść w tłum, czy wymyślić takie tematy i, i sytuacje, w których na, w naturalny sposób etnografowie pracują. No i przez ten komputer wróciłem, przypomniałem sobie, że byłem przecież na konferencji antropolog na dźwiękowym, na dźwiękowym tropie, że przecież dźwięki to jest obszar, który może być wykorzystywany do interakcji mm -hmm. online, do przesłania sobie właśnie dźwięków, z który się nie możemy kontaktować. I zaczęliśmy pracować nad dźwiękami świętowania Polaków. I to były dźwięki od zarejestrowanych in situ, czyli field recording, nagrania mm -hmm. terenowe, do aranżacji, czyli pozwoliłem żeby się z studentem żeby się zastanowili, co jest istotnym dźwiękiem dla danego święta. Czy na przykład ktoś nagrał tam skorupkę, gotowane jajko i okay, rozbijanie, tłuszane, albo no, mm. gotowanie ciasta jakiegoś mm -hmm. mazurka. Mm -hmm. Czyli zaaranżowany, zaaranżowany dźwięk, który ma oddawać istotę, znaczenie no, atmosferę, dla wyobraźni. Super. Mm -hmm. I to we mnie zażarło, w niektórych też i poszedłem za ciosem i postanowiłem zestać, taki projekt studencki, żeby ich nauczyć mm -hmm. właśnie feed recordingu, antropologii i dźwięku i zaprosiłem do współpracy Marcina Dymitera, akustyka, muzyka, filtrekordzistę i przez, chyba, przez parę miesięcy rozmawialiśmy przez telefon. Cisza. A może o rzece, Słuchaj, a mhm. może o niema dźwięki, nie czy niematerialne dziedzictwo Krakowa jako dźwięki. I wymyślaliśmy różne tematy i w końcu stanęło na ciszy, mhm. jako takim mocnym, gorącym temacie w studiach nad dźwiękiem. Jeden z wiodących tematów, czyli <laughs> studia nad dźwiękiem wzięły się z tego, że też gdzieś w latach 80., -tych, 90. -tych dostrzeżono, że nasza zachodnia audiosfera, czyli środowisko dźwiękowe, które nas otacza, jest zanieczyszczone dźwiękami, że jest mm -hmm. chaotyczne, że jest przeszkadzające, że wzrasta ilość osób, które mają y, szumy uszne, mm -hmm. y, osób głuchych, niedosłyszących, z rozmaitymi problemami i że trzeba coś z tym zrobić. Od mm -hmm. tego się zaczęło, trzeba rejestrować i trzeba coś z tym zrobić, czyli y, kształtować... Y, tą kulturę dźwiękową, która, która nas tak, otacza. Tak, edukować. Mm -hmm. I Marcin, z Marcinem ustaliliśmy tummy dźwięki i postanowiliśmy, że wybierzemy ze studentami każdy z tych członków tego, bądź ja i Marcin też, mm -hmm. wybierzemy jeden punkt, który kojarzy nam się z ciszą. Ale nie w, Krakowie. w Krakowie, ale nie niekoniecznie z, z bezwdzięcznością. <grym> to znaczy, okay. Cisza to nie jest brak dźwięku, tylko właśnie taka cisza humanistyczna. Akustyczna cisza, to jest po prostu fala, która. Została wyciszona, zanikła, prawda? Albo się gdzieś się odbija i nie, nie można jej, nie można nic usłyszeć. Mhm. Znaczy, ci, granicą ciszy dla człowieka to jest poniżej 16 Hz, no bo to jest, mhm. to jest częstotliwość, którą odbiera nasza błona w mhm. uchu i zaczyna drgać i odbierany jest jako, jako, jako dźwięk. Więc to jest nasza granica. A my chcieliśmy cisza, nie definiując jej, że co to znaczy miejsca cicha. Okazało się, że to może być czytanie Biblioteki Jagiellońskiej, mm -hmm. że to może być cmentarz na salwatorze, że to może być podwórko, gdzie ktoś mieszka na ulicy Mazowieckiej, że to może być um, strefa między kamienicami na ulicy Nie Niewiele osób tam zagląda, a, a, więc to była miejsca, które się rodzą z napięcia do hałasu, czy do hałasu, okay. gdzie można się wycofać. Gdzie można się wyciszyć, gdzie można pracować w sposób. Gdzie mm. można znaleźć ukojenie? Gdzie jest rodzaj oazy, mm. spokoju, gdzie mm. można się napić w końcu mm. wody, wody mm. i nasze uszy w mm. jakiś sposób i też umysł wyciszyć. I postanowiliśmy, że w ciągu jednego dnia o tej samej godzinie wszyscy się wybieram z rekorderami, nagramy chyba 7, nie więcej, sobie, ale kilkanaście mm. minut tej, tej ciszy, będziemy mieć taki wycinek. Miasta jednocześnie, czyli taki skurcz serca mm -hmm. dźwiękowego miasta, i to nam się udało, wydaje mi się, uchwycić. I te nagrania są naniesione na, w aplikacji do spacerów dźwiękowych, która się nazywa ICOS EHOS, która mm -hmm. jest za darmo dostępna do pobrania tak. na, na telefon, na smartfon. Mm -hmm. I za darmo można sobie odwiedzić te miejsca mm -hmm. i wysłuchać tych dźwięków, które zarejestrowaliśmy, ale tylko na miejscu, znaczy nie mm -hmm. można tego zrobić z domu. No i mam nadzieję, że ta mapa będzie rozbudowywana. Aha. A ile miejsc obecnie udało 10, wam się zidentyfikować? 10, mhm. 10, wtedy to była to logika projektu. Mhm. Tym rządziła, więc trzeba Jasne. było coś dokończyć, mhm. zrobić, zarejestrować, umieścić. Mhm. W tej chwili na razie nad mapą nie pracuję, ale mamy seminarium. Cisza, mhm. znaczenia i konteksty. On jest zazwyczaj w trzeci wtorek miesiąca w Instytucie Etnologii na Głębiej 9. Serdecznie zapraszam. I tam mamy różnych mhm. gości, którzy zajmują się ciszą. Mhm. Byliśmy w komorze bezachowej na Akademii Górniczo-Hutniczej, mhm. akustyczny, materialny, twardy, naukowy wymiar e, ciszy, ciszy. Mhm. czy w ogóle fali akustycznej. A później są kolejni już goście Kult mhm. Kulturoznawca, który, który będzie mówił o zasadach ciszy w sanatoriach. Nie mam pojęcia o czym to będzie, znam ten to tytuł, się odkryje. to się odkryje. Mamy w grudniu, jeszcze bez tytułu, ale Marka Hołoniewskiego, profesora Marka Hołoniewskiego, który pracuje na Akademii Muzycznej z tego, co wiem, to wybitny kompozytor, eksperymentalista, mm -hmm. znana postać, twórca festiwalu mm -hmm. Audio Art w Krakowie. Jestem ciekaw, co zrobi. Ale nakręcił, co zrobi z tą ciszą. Co zrobi z tą ciszą? Nakręcił, znaczy nagrał taki, taki utwór, który się nazywa Nothing. Mm -hmm. I on jest rodzajem wariacji na, na, na temat, temat ciszy. Na temat ciszy. Mm -hmm. Dźwięku ciszy. Później mamy antropologa, który będzie mówił o milczących obrazach mamy socjolożkę, wydaje mi się, albo politolożkę, nie, nie chcę jakiejś afiliacji z Łodzi, mhm. która zajmuje się mapami, mierzy, robi pomiary w mieście mhm. w Tampere i w Łodzi, gdzie jest głośno, gdzie jest cicho. I w mhm. jaki sposób ta cisza zależy od natężenia komunikacji, polityk mhm. rozmaitych realizowanych mhm. przez te miasta miasto. i mhm. podsuwa pewne pomysły, w jaki sposób przerażować miasto, mhm. żeby było spokojniejsze. Cichsze, Cichsze. Mhm. Um, bardziej przyjazne. Mhm. Mamy jeszcze artystkę z chyba Londynu Salome Vogelin. Mhm. To będzie taki akcent, to będzie ostatnie czerwcowe seminarium. Salome zgodziła się u nas wystąpić i być może przejdziemy w przyszłym roku do wersji anglojęzycznej, czyli chcielibyśmy m, mhm. zacząć zapraszać, czyli żeby to był webinar z zagranicznymi m, m, osobami, które zajmują się ciszą, Trzy. spokojem. Zobaczymy, co z tego będzie, ale mamy dalekosiężne plany. No i bardzo dobrze, odważnie. Nie wiem, kiedy będzie wyemitowany ten materiał, który nagrywamy, ale od razu spieszę Państwa pocieszyć, że seminaria otwarte Instytutu Etnologii są nagrywane w związku z powyższym Też będą cel, dostępne. Które, których nie uda nam się zobaczyć na żywo, będziemy mogli po, pooglądać w formie nagrań. No i oczywiście zachęcamy do tego, żeby obejrzeć, jak ty to, to pięknie to się nazywa, to coś nagie takie słowo, znowu takie obce, z tą sfer, strefą ciszy w Krakowie. Galenosferę. 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 Galenosferę Krakowa można wytropić w aplikacji Ecos, tak? Po prostu eHOS, e po tak, e którą możecie Państwo sobie zainstalować na swoich smartfonach i udać się w, do tych miejsc właśnie na terenie naszego królewskiego miasta, gdzie można... Jakieś... Głośnego królewskiego, miasta Krakowa. Dokładnie. Gdzie, gdzie można będzie znaleźć odrobinę ukojenia i bardzo Państwa zachęcam do tego eksperymentu. Łukaszu, bardzo pięknie Ci dziękuję za ja rozmowę. Dziękuję to była niezwykła za... przyjemność gościć Cię i pomóc z Tobą porozmawiać. Ja jeszcze będę z Tobą i tak kontynuowała te wątki, które tutaj opisałeś w, w tej książce, przy której przyjmujesz taką skromną postawę, zupełnie Po tej rozmowie już nie lęka. Lękam. Nie masz się czego lękać, absolutnie. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze w przyszłości spotkać albo popracować razem nad jakimś projektem paranaukowym, może jakimś poetyckim, bo, bo mówisz przecież językiem poezji również. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia i do widzenia.